wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela. Inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, powiem szczerze, że troszkę się bałem, czy będę pamiętał po polsku, bo teraz cały czas po angielsku pracuję przez ostatnie 2 lata, ale jak widać, wszyscy mnie rozumieją, więc jest dobrze. Więc dobrze, żeśmy zaczęli. Dzisiaj Pan Jezus kieruje do nas ciekawe słowa. W Ewangelii słyszymy pytanie: za kogo uważają mnie tłumy? I mamy różne odpowiedzi. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Ale nikt nie podaje odpowiedzi, że uważają Jezusa za Boga, za Syna Bożego. Jezus pyta po raz drugi: a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy święty Piotr wychodzi i mówi: za Mesjasza Bożego. Ty jesteś Bogiem, w którego wierzymy. Jeszcze może tak nie do końca, bo boimy się cierpienia, boimy się różnych rzeczy, ale ma tą łaskę, że może to wyznać. I powiedziałbym tak, że dzisiaj Pan Jezus również każdego z nas pyta, za kogo my Go uważamy. Czy Pan Jezus jest tylko obecny w naszym życiu, kiedy my Go potrzebujemy? A może jest z nami cały czas? Bracie i siostro, zadaj sobie to pytanie w głębi swojego serca. Czy Jezus Chrystus jest dla ciebie Bogiem? Czy może coś innego Go przysłania? W dzisiejszym świecie, nawet kilka minut przed tą mszą świętą, rozmawiałem z różnymi ludźmi i mówią: a bo proszę księdza, bo ciągle praca, coś mamy do roboty, ciągle nie ma czasu, brakuje na to wszystko. Czasem warto może się zatrzymać na chwilę i zapytać się, za kogo ja uważam Jezusa Chrystusa? Czy Jezus Chrystus jest obecny w moim życiu? Czy ja się Go nie wstydzę? I czasem przychodzi odpowiedź, że rzeczywiście jest trudno. Rzeczywiście są sytuacje, kiedy może nie będę mówił, że jestem katolikiem, albo nie będę się przyznawał do tego czy do innego. I czasem przychodzi taka myśl: jak to zmienić? Co zrobić? Bo nie jest łatwo. I Pan Jezus też mówi o tym, że jeżeli wybierzemy Go jako naszego Pana i Zbawiciela, to spotkają nas trudności, przykrości, ale w ostatecznym rozrachunku będziemy mieli tą radość serca. Będziemy szczęśliwi. I święty Paweł Apostoł w liście do Galatów mówi, że wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez Chrzest Święty. Każdy z nas ma te dary, które otrzymaliśmy od Boga, tylko czasem ich nie potrafimy zauważyć. Dlatego chcielibyśmy odkryć to, co Pan Bóg każdemu z nas dał. Wiarę, którą otrzymaliśmy od naszych rodziców,
którą przekazujemy sobie nawzajem. Piękna pogoda, inni poszli gdzieś grać w piłkę, czy jeszcze inne rzeczy robić, a my jesteśmy tu, żeby spotkać się z Jezusem. To też jest piękne świadectwo każdego z nas, że chcemy być blisko Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek ogłosił rok miłosierdzia. Każdemu z nas daje szansę, że nawet jeżeli pobłądziliśmy, żeby zmienić się, żeby wrócić do Jezusa Chrystusa. Dziś również tutaj w Stanach świętujemy Dzień Ojca. Pamiętajmy również o wszystkich ojcach, którzy tak bardzo starają się, troszczą o nas, ale też pamiętajmy właśnie o naszym Ojcu w niebie, który tyle dla nas zrobił, jest ciągle przy nas. Niech ta myśl pomaga nam w tym, byśmy właśnie jeszcze bardziej do Jezusa przylgnęli. Niech nasza codzienna modlitwa, Eucharystia, spowiedź, te wszystkie możliwości, które Pan Jezus nam daje, pomagają nam jeszcze bardziej powiedzieć za świętym Piotrem: tak, Jezu, Ty jesteś Synem Boga Żywego, w którego wierzę z całego mojego serca. Amen. Ojciec jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Pontiuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwale, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Teraz do naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze wspólne prośby i błagania. Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, aby prowadzili lud Boży do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby mądrze ustanawiali prawa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich biednych i potrzebujących, aby znaleźli się ludzie dobrej woli. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, krewnych, znajomych, przyjaciół, dobrodziejów Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa, aby mogli cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tu obecnych, za wszystkich członków, sympatyków Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa, aby Pan Bóg nam wszystkim błogosławił. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb, jeśli zgodne są one z Twoją wolą. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Na ofiarowanie zaśpiewamy: Pan Jezus już się zbliża. Numer 154.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy,
aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bartłomiejem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże, wybacz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, wybacz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, wybacz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zaśpiewamy jeszcze Gwiazdo Śliczna Wspaniała.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz ogłoszenia duszpasterskie, tak, ale nie mamy. Zapraszamy do wspólnej zabawy, tam już wszystko prawdopodobnie przygotowane. Nie wiem, nie konsultowałem, ale pewnie mam nadzieję, że będzie miła atmosfera. Słonko grzeje, nie zapomnijmy czegoś na głowę, żeby nas nie przepaliło i żebyśmy się tutaj świetnie bawili. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Na koniec zaśpiewamy barkę. Ojcom,
składamy najserdeczniejsze życzenia. Mamy nadzieję, że zawsze spełniają swoją rolę, będą spełniać, jak długo są ojcami. Także wszystkiego dobrego dla naszych ojców. Proszę Państwa, dla Państwa dzisiaj będzie grał zespół Casablanca. Mam nadzieję, że Państwo będzie się z nami bawić bardzo dobrze. Będziecie oczywiście z nami razem śpiewać piosenki. A datki z dzisiejszej imprezy, z dzisiejszego pikniku oczywiście przeznaczone będą na pomoc charytatywną dla miejscowości Szczurowa. Także bardzo dziękujemy panu prezesowi Robertowi za to, że nas tutaj jeszcze raz zaprosił, że możemy dla Was grać i uświetniać ten piękny, wspaniały dzień. Proszę Państwa, także zapraszamy za chwileczkę do tańców. Dziękuję bardzo. Ten ostatnio przegrał swój ostatni stary tak. Było nam czegoś brak. Ale Madame mówi, że zostaje zawsze coś. Jakiś strach, jakiś strach.
sił nie będzie. Tylko ten mój najmilejszy, co do mnie przychodzi. Tylko ten mój najmilejszy, co do mnie przychodzi. Jest walce. Brawo. No właśnie, taki stary walc, pamiętamy wszyscy. A teraz, proszę Państwa, jedziemy do Acapulco!